Dzień dobry Państwu. Marcin Szowajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu -działaj .pl. To jest nasz podcast Frankowiczu Działaj. Proszę Państwa, tym razem rozpoczynamy nowy cykl zwycięstw Frankowiczów z bankiem PKOBP, który przejął umowy Nordea Bank Polska. To znaczy, chodzi o umowy Nordea Habitat. Proszę Państwa, Frankowicze, którzy mają umowy Nordea Habitat, wygrywają w sądzie. Wygrywają, bo sądy unieważniają te umowy kredytu, ponieważ w tych y, umowach y, dosyć często znajdują się klauzule abuzywne, które powodują, że ta umowa dalej istnieć nie może. W większości przypadków były to umowy denominowane i w związku z tym, y, co do zasady, takie umowy dalej istnieć nie mogą i muszą zostać unieważnione. Oczywiście zdarzają się również odfrankowienia. Tym razem zajmiemy się rekordowym wyrokiem. Dlaczego rekordowym? Dlatego, że wydanym w przeciągu 3,5 miesiąca od złożenia pozwu. Proszę Państwa, tak szybko rozpoznał sprawę Sąd Okręgowy w Katowicach. 22 marca 2021 roku, po niespełna 3,5 miesiącach procesu, wydał wyrok unieważniający umowę kredytu. Jak to zrobił? Przejdźmy do szczegółów. Proszę Państwa, 22 marca 2021 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok w sprawie dotyczącej unieważnienia umowy kredytu Nordea Habitat. Stwierdził bowiem, że w tej umowie są klauzule abuzywne, umowa nie może istnieć dalej i w związku z tym zasądził na rzecz Frankowiczów zwrot kosztów procesu oraz zasądził zwrot nadpłaty, ponieważ Frankowicze nadpłacili ten kredyt. Proszę Państwa, dlaczego tak szybko sąd rozsądził? Po pierwsze skorzystał z przepisów covidowych, które uprawniają tak naprawdę sąd do tego, żeby przeprowadzić rozprawę zdalną. Na tą zdalną rozprawę zaprosił sąd pełnomocników stron oraz Frankowiczów, przesłuchał ich na tej rozprawie zdalnej i po jej zakończeniu wydał wyrok. Proszę Państwa, ważne to to też, że sąd okręgowy zbadał, jaka jest sytuacja, jeśli chodzi o spłatę tego kredytu. Frankowicze bowiem zaciągnęli 220 tysięcy złotych kredytu i spłacili już na etapie procesu ponad 240 tysięcy i co oznacza tyle. Sąd zasądził na ich rzecz tą różnicę, czyli tych. Tych 20 tysięcy złotych oraz zwrot kosztów procesu, bo żądali nadpłaty. E, proszę Państwa, Frankowicze, którzy mają umowy Nordea Habitat, nie mają na co czekać. Należy działać, trzeba po prostu tą umowę zweryfikować, pójść do prawnika i złożyć pozew do sądu. Jak widzą Państwo, sądy działają coraz sprawniej, nie ma na co czekać. E, te umowy mają klauzule abuzywne i trzeba je unieważniać. Szołajski Legal Group prowadzi takie sprawy i pomaga Frankowicze. Którzy zawarli umowy Nordea Habitat, które obecnie obsługiwane są przez PKOBP. Dlatego warto działać, dlatego, Frankowiczu, działaj! Bardzo dziękuję za uwagę. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group. Do usłyszenia!